Witam wszystkich ponownie. Jesteśmy znowuż w miejscu dzikich zwierząt. Także zaczynamy. Mamy takie mniej więcej półtorej godzinki. Zobaczymy, co będzie. Może coś tam pokopiemy. Na razie. Pierwszy dołek. I mamy, proszę bardzo, co mamy? No, jakiś element ozdobny. Od kuchni czy od czegoś. Coś jest. Dobra. Do następnego dołka. No i słuchajcie, jest pierwsza moneta. Dołek. Kępa, no dosyć sporo tutaj, widzicie, wykopany. Zobaczcie, co tu jest. Widzicie? O. Już podejmujemy. Srebro. O, 20 kopiejek, ha, ha, ha. Zobaczymy, który rok, bo nie wiem. Momencik. Moment. No i już mamy. Troszkę poczyszczone. Tak to wygląda. Myślę, że nie jest taki super stan, ale srebro, piękne srebro. 1904 rok. Może tu położę, będzie lepiej wyglądać. O. 1904 rok. Piękne srebro. 20 kopiejek. Ha, kurde, cieszę się, naprawdę cieszę się. Dobra. Do następnego dołka. No i zobaczcie. Dół. Drut jeszcze jeden. O. I coś takiego. Widzicie? Ręka. Część jakiejś figurki. Ręka. Całe ramię. Dobra. Do następnego dołka. No jest dół. Taki solidny, jak widzicie, dołeczek w korzeniach. O, i tutaj zobaczcie sobie, co wyszło z tych korzeni, oczywiście. O, jakaś łuska, część łuski, starej łuski bardzo. Nawet są jakieś tam napisy. Nie wiem, co to za kaliber i od jakiej broni. Pewno rosyjska. Dobra. Do następnego dołka. Jest dołek. Jak widać. Mówiłem wam powiedzieć, że strasznie muchy atakują. Od razu z zimy się zrobiło, robiło się lato. Masakra. W tej kępie coś tu jest. Trzeba znaleźć. Tutaj.
jest. O, co to jest? O, kawał żelastwa. Jak widzicie, o, aluminium jakieś pogniecione. I takie też się cuda znajdują. Dobra, do następnego. No i chyba jest druga moneta nareszcie, bo czas nas goni bardzo, mało bardzo czasu. Zobaczcie tutaj, o. O. No zobaczymy co to jest. Chyba 5 groszy, ale nie jestem pewien, czy na pewno. Tak, 5 groszy. O, zobaczcie teraz, jak wysycha. Pięć groszy. Jest międzywojnie. A który rok? No to. Słuchajcie. Słuchajcie, zbliżamy się już tak do końca naszych poszukiwań dzisiaj. No, za wiele nie wpadło, ale no tutaj zobaczcie. Wykopane. Pokopane i o. Coś tu jest. Guzior. Jeszcze guzior numerowany. Poczekajcie. Jest to guzik rosyjski. 6 lub 9. Dokładnie nie wiem, bo musiałbym w domu wyczyścić. O, albo 9, tylko chyba bardziej na 6 mi pasuje. Pod spodem też mogą być jakieś napisy, ale takie litery. Oznaczenia, ale nie widać, bo jest brudny. Dobra, do następnego dołka i może już będzie ostatni dołek. Zobaczymy. No jest praktycznie taki dołeczek. Już do domu, już pod sam ten, już wychodziłem z tego, żeby jechać do domu i coś takiego wskoczyło. Zobaczcie. No jakiś numerator, coś. Część pieczęci, numer jakiegoś. O. 935. Ciekawostka. Część numeru chyba, bo to pewnie był większy numer. Dobra. Także było to co było, widzieliście. Do następnego, hej. No i zobaczcie, duch jest wykopany. O. Co tu się... To się kurde trafiło, no trafiło się coś takiego, kiedyś tutaj nie, ale gdzie indziej wykopywałem takie też takie nóżki, tak jakby to było jakiś mebelek na takich nóżkach kręconych, kółkach, stołek jakiś taki albo coś. To jest bardzo fajna rzecz, mosiężna. Już kiedyś coś takiego miałem, nawet miałbym do pary, tylko nie wiem czy to nie wyrzuciłem. To takie jeździło, stołek, noga tu wchodziła i na takich kółkach to jeździło. Dobra, do następnego spotkania, może nie, ale moment, dołka chciałem powiedzieć, bo spotkania to, chociaż mało czasu mamy bardzo, ale zobaczymy co tam będzie, na pewno to spotkanie będzie po raz następny w tym samym miejscu, bo tutaj ciekawe rzeczy wychodzą. Dobra, do następnego dołka. No i jest następny dołek, dosyć głęboki i zobaczcie co jest, plomba. Także jest plomba. Na moment, zobaczymy. A nawet nie patrzyłem co to jest. Thank you.
Warszawa, paruski napis. Warszawa. Tutaj nie widzę. Jakaś ciekawa plomba. O, pocztowa, bo widać w środku. Albo łączność jakaś. Takie pierunki, dwa. Dobra. No i zobaczcie, jest dołek. O, taki kotyra, jaka wywalona. No i co wyszło? Pokrętło od lampy naftowej. Część pokrętła. Bez zębatki. Dobra, do następnego dołka. I prawdopodobnie, jak już nie będzie następnego, to kończymy wykopki, więc zapraszam na następne spotkanie. I do usłyszenia. I oczywiście do następnego spotkania zapraszam wszystkich.